Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Master FOPL i witam was w nowym roku. Tak więc bez dużego, dalszego przedłużania i witania się i tłumaczenia idę dalej. Gram sobie dzisiaj w roguelike'a, a to jest Manna Spark. Zapomniałem o tym, przynajmniej o tym wspomnieć, ponieważ no tak to jest. Odsunę sobie mikrofon trochę dalej, żeby nie pluć w niego i żeby nie było wycięcia niektórych głośnych końcówek słowa, ale dobra. Manna Spark jest roguelike'iem, to mogę powiedzieć na sam początek i będę sobie w niego dzisiaj grał. Może przejdę jeden lub zginę może raz lub dwa, zobaczymy jak pójdzie. Moja postać jest już troszeczkę wykokszona przez to, że kupiłem tą grę na świątecznej promocji na Nintendo, bo gram na Nintendo Switchu i pomyślałem sobie, że nagram sobie z niej mały powitalny, noworoczny materiał. Może to mnie jakoś rozpędzi, żeby nagrywać coś więcej. Mam kilka gier, które chciałem nagrać, do których mam pomysł, ale nie mam chęci, bo no cóż, YouTube jest jaki jest i mi się też nie chce aż tak za bardzo. Nie, że olewam ludzi, którzy na przykład lubili moje filmiki, tylko po prostu no cóż, wiadomo jak YouTube czasami traktuje zasięgi ludzi i obcina to całkowicie, nawet dla ludzi, którzy nie mają prawie w ogóle widowni i nie pomaga im, żeby, mi się obeknęło, żeby ta widownia urosła tej osobie, no ale cóż. Dobra, zdobyłem ulepszenie, tak jakby umiejętność, o kurde, i mam jedną umiejętność stałą na mojej postaci, więc teraz mogę dobrać jeszcze jedną. To jest taki specjalny peculiar room, się nazywa. Jest to specjalny pokój, w którym mogę właśnie zakupić dodatkowe rzeczy do mojej postaci. Nie chcę tego explosive-sieta, co by wziąć. Biorę to. Dobra, teraz mogę strzelać 4 strzały za jednym strzałem. Jestem łucznikiem, więc lubię łucznictwo ogólnie. Lubię strzelać z łuku, więc ta postać do mnie pasuje. Ale jest jeden defekt w tej grze. Gra nie jest dobrze. Fuck. I zdech. Ta gra nie jest dobrze zoptymalizowana na Switchu. I w pewnym momencie jest możliwość, że zaczynają spadać klatki na sekundę, co może się przełożyć na złą jakość nagrania. Miejmy nadzieję, że nie, bo to już jest drugie moje nagranie z tej gry i jednak poprzednie wyszło przy spadku. O! Gińcfelu. Z tego, że spadły klatki, to jednak dobrze się nagrało. Dobra, następny ork, czy tam troll, czy co to jest. To raczej ork jakiś. Ty też, uderz. Ło, być. Dobra, zbieramy pieniążki, zbieramy runy. Za pieniądze kupujemy upgrade'y, czy tam umiejętności, czy to co to są. Nie ma to jako tako nazwanych. Będę nazwał to upgrade'ami. Mam też jedną umiejętność aktywowaną, do aktywacji, aktywowaną można tak powiedzieć. Jest to, nie wiem, oko przekreślone, czy tam z krzyżykiem. Ono daje mi to, że czas się zatrzymuje dla mnie i mogę sobie wystrzelić 3 razy moje strzały. Przynajmniej tak 3 razy teraz, bo mam maksymalnie wykokszone to. Dobra, jest pierwszy boss. The Knowledge. Nie widzę gdzie, żeby Lamborghini gdzieś stało. Oż ty zamknął oko. Unik! Niestety mam czas, żeby to wystrzelić. Nie mogę tak w nieskończoność sobie stać. Już ty mendo. No, otwórz. No, jeszcze raz otwórz. Teraz. Ty jesteś na mnie ciota. Już ciebie tyle razy. Boing. Kurde, myślałem, że przeżył. Tyle razy przyszedłem, więc... Chociaż czasem można się nadziać i można zginąć. Open the door, bitch. Chcę iść dalej. Kurde, w poprzednim nagraniu był za blisko mikrofon, teraz jest za daleko mu mikrofon, teraz jest za blisko. Dobra, będę się z tym bawić, wyczuć to z powrotem. W końcu może, w tym 2020 roku, który zaczął się tak zajebiście, może mi się uda zacząć nagrywać z mniej więcej, o nie, ciebie nie, mniej więcej częściej. Ten strzał coraz szybciej. No, tego nie zauważyłem. O nie. Idzie ogrzyca. Jej, nie lubię z całej ekipy na początku, bo ona... Nie dość, że... Atakuje. To jeszcze ma tarczę z przodu. I jej atak jest dość potężny, mógłby mnie prawie zabić. Ej, kurde, wszystko w tym dungeonie. Hej, łap. Wszyscy? Nie, tam jeszcze na mapce, minimapce jest ich od cholery. I ciut.
O nie, to duo też jest niebezpieczne. Czemu ja tak mówię? Wszystko w tej grze jest niebezpieczne, jeżeli nie będę uważał. No właśnie, uważał. No, chodź gruba. Zatańczmy. Łup. Bang w plecy. Żarcie, który mi się nie przyda, bo nie mam... On przeżył mój strzał? Akurat wtedy patrzyłem na mapkę, co jeszcze gdzieś stoi. O, shit. Co prawie być? O, tam jeszcze zostawiłem runę. I kasę gdzieś zostawiłem. Niebezpiecznie jest, kurde, chodzić po tych pułapkach. Pójdę sobie na prawy dolny róg mapy. Tam może będzie coś. Chociaż jak już mam tą w lewym dolnym rogu mapki, minimapki, tam jest pomieszczenie, w którym jest mini boss. Jak go pokonam, będę miał do wyboru jedno z dwóch ulepszeń, które mogę dostać na stałe, przynajmniej w tym ranie. Jeżeli pokonam bossa, ale tego bossa spróbuję pokonać może pod koniec tej mapy. Jeszcze tam gdzieś zostawiam złoto, na tym dużym... Gdzieś tutaj zostawiam jeszcze złoto. Come on, come on, gdzie jesteś? Każdy grosik się przyda. A szczególnie teraz, kiedy woź przyjechał i wystartował z kolejną imprezą. O, jest, dobra. I gitara. Tu jest zejście na dół, to mi to jeszcze niepotrzebne. Halo, dzień dobry. Strzelaj! Uff! Kurde. I co? Trzeba było fikać? Gorzej jest to... Nie, dobra, mam dwa mięska, więc jestem... Mam moją dupę, jeszcze jest mniej więcej bezpieczna. Strzelaj. Spieprzaj. O, hehe. Dziękuję. Dobra, mogę jeszcze iść do jednego pokoju i się zdecydować, czy walczyć z tym bossem, czy nie, ponieważ to jest jeden z gorszych minibossów, których są dostępni na tej mapie, przynajmniej w tej grze. Ten akurat jest taki, że on wyciąga jęzor, taki długi, przyciąga do siebie i gryzie. A ten jęzor jeszcze zostawia trujący szlak, więc... Dobra, rany, kurde, będę się pieprzył. Aha! Dobra, po co ja się bałem? Chodź, chodź, jeszcze cię dorąbię tak. Bam, byś, gryziesz glebę. Nie, nie podchodź, bo on tam coś zostawił. Co wziąć? Szybkie strzały. Dobra, idziemy dalej. Kurde, teraz jak zacząłem gadać na głos, bo jak się mówi tak w sobie, w głowie, to nie tego, ale w mordzie mi się zbiera wszystko, co może teraz. Nos się zatyka, zaczynam się, kurczę, krztusić własną śliną, bo nie mam czasu przełykać. Ja pierdziele, jak tak można cały czas gadać i coś oddychać i jak normalny człowiek. Dobra, co mogę wybrać? Mogę wybrać kosę. Tylko, że będę miał silniejsze ataki, ale mniej życia. Mogę wybrać... Nie wiem, kurczę, co oni mają cały czas do tego, ale... Gwóźdź, który daje też większe ataki, ale mniejsze życia. I... Lucky Food, to może mi się przydać. A czekaj, wróć, ja mogę jeszcze raz pociągnąć. Mogę. O! Wolniejszy projectiles. To by mogło się przydać. Kiedy będą do mnie strzelać przeciwnicy. Szybsze bieganie i attack speed. To też mogłoby się przydać. Następne jest za ile? Za 23. To nie mam kasy w ogóle. Albo to, że jestem wampirem i za każdym razem, kiedy kogoś uderzę, czy zabiję, jest możliwość, że dostanę życie. Mniej więcej jestem nieśmiertelny, ale podczas walki z bossami to się nie przekłada. Dobra, idę na running speed i attack. Będę szedł na maksimum attack speed w tym ranie. Przynajmniej mam nadzieję, że tak się uda. Jestem ciekaw, jak mnie słychać w tym mikrofonie, ponieważ kurz już troszeczkę zaległ na tym mikrofonie i możliwe, że mam podwójną... O kurde. A, dobra. Ty strasz. Mam podwójną opcję wygłuszenia teraz. Patrząc, nie patrząc. Mam i gąbkę na mikrofonie, i kurz. No, zesraj się. Jeszcze nie dopadnę? Gitar. O, jeszcze zostawił runy. Dawaj, tego nigdy za mało. Za runy kupuję ulepszenia, dowiaduję się o przeciwnikach, zmniejszam czy zwiększam damage do przeciwników i kupuję żarcie. Jakby to źle nie brzmiało, wszystko daje jakieś dodatki do rozgrywki. Pająki! Nie wiem, strzela nawet dość szybko, tylko że ja mam zeza. To nie jest zbyt... O, tutaj jeszcze ktoś... srający. Dobra. Otwieraj drzwi. Idę sobie. Się to wyrwałem raz. Przydałoby się żarcie.
O! Kiedy ja wziąłem. A, bo ja mam ten, dobra, przed chwilą wziąłem ten listek, który zatruwa przeciwników. No, strzelaj, cwaniaczku. Dziękuję bardzo. Gdzieś jest ta. Przekładnia. Boing. Fajnie, że w ogóle w tej grze nie na razie nie używam żadnego uniku. Ty musisz zginąć pierwsze. Nawet nie się nie ruszyło. A mam kurczę damage up z odrzutami. Yeah. Dobra, i duży jeszcze blok. Ty pindo. No i zabiło cię. Karma cię zabiła. Nie jest bezpiecznie tak cały czas naparzać. Aha. A, no i umrzyj. Dawaj żarcie. Tędy żarcie. Strzelaj. No żeż kurde, miał być health up i... A, lag... Food lag up, no co jest? Ewidentnie ktoś na tym ranie mi rucha. Dawaj żarcie za strańce, bo mam dwa... No, zdechła. Kurde, no bez jaj. Żeby się wyłożyć tak szybko? Mam dość dobre pierdoły na sobie, więc nie chciałem zginąć za szybko. Wolałem chociaż dojść przynajmniej do drugiego bossa. Przyszedłem dwa pokoje, dwa poziomy. Teraz powinien być Peculiar Room i boss. I potem poziom. Nie, teraz będzie boss, później będzie poziom, Peculiar Room, dwa poziomy i boss. Dobra, otworzę ręką już, żeby nie było. Tutaj też powinien być dzik, więc... Tak jest, walczymy, nie wiem z czym. Świnia. Raz. O, nie widziałem jednego dmuchnięcia. On dmucha dwa razy. I teraz atakuje. Bitch, za srańcu gin, motherfucker. Raz. Dwa. Uciekać. Nawet nie doleciałeś do tego. Jesteś słaby. Znaczy słaby, prawie mnie zabił, no ale dałem się matematycznie wyruchać. Dobra, teraz będzie jeden poziom, który muszę przejść, żeby dostać się do Peculiar Room. Tam będę mógł kupić kolejne upgrade'y i zostawić moje roomki. No cóż. Aberration? Dobrze to przeczytałem? Teraz będę musiał grać... Fuck, to jest miniboss, którego jest łatwo pokonać, ale można się tak wdupić na samym początku map rozgrywki. Gdzie jest mój super? Gin tam, kurde. Dalibyście żarcie cokolwiek, mam half food ten lucky up, a ja na gównie cały czas jadę. Ten cieć starczą odbija moje strzały, co jest dla mnie dość niewygodne. No. Boink. Surprise, bitch. Kurde, no. Gra mi ewidentnie rucha. Mam luck, foot up i ja jeszcze żadnej... Żadnego żarcia nie znalazłem. Pieprzaj. Fuck. Zginąłem. Jeszcze oni też tam zginęli. To mi nie daje jakiegoś tam super duper. Dobra, mam teraz opcje, dwie opcje. Dokładnie. Mogę wrócić do mojego obozu i tam się przegrupować, albo użyć mojego szczęścia i wylosować cokolwiek, więc dobra, jedziemy z tym. Żeby to był Guardian. Nie ten Guardian, tylko ten, fuck. Guardian jest jedną z gorszych postaci w tej grze. Jestem teraz bardziej szczęśliwy, żeby znaleźć pieniądze. No posranie, kurczę, jak w ostatnim ranie. Dobra, ta babka, nienawidzę nią grać, to jest moja najmniej ulubiona postać. Ma kuszę wielostrzelną. Zabija niby dzięki żarciu, kurczę, które mam odblokowane w moim obozowisku, tych cieci na jeden strzał. Ale jeżeli chodzi o damage do bossów, jest do dupy. I ma trzy uniki, dość takie szybkie, które chyba mogę wykorzystać do taranowania, ale pewny nie jestem. No i zobaczcie, ile ona ma życia. Tylko dwie kropki. Co też nie daje mi jakiegokolwiek, wiecie, miejsca do popisu. To jest takie żyć albo nie żyć, dostać kulkę i uciec.
Dobra, ale zobaczymy, co mi dała fortuna. No, jak już dostałem, tutaj mam ten. Tego ciecia muszę na 3 razy, chyba na 4 nawet. Też trzeba trafić. Wilki! Mam też ulepszenie, umiejętność taką, że mogę zrobić to? Nara! Ono będzie strzelać. Dobra, co mamy tutaj? Mleko! Bank. O, tam jest pies jeszcze żarcie wyrzucić, nie żarcie, tylko ten, runę i kasę. Przynajmniej na Peculiar Room będę mógł sobie kupić jedno ulepszenie. Jeżeli wychodząc z tych dwóch pierwszych poziomów nie ma się ani jednego złota, moim zdaniem nie ma sensu grać dalej, bo tracimy wtedy możliwość kupienia właśnie jednego pierwszo... O kurde. Attack speed, bit down, way up. Dobra, biorę speed, raczej ja, damage. Nie można kupić właśnie tego pierwszego upgrade'u za jednego coina, co jest, no, moim zdaniem problemem na przyszłą grę. Nie wiem, czy gra to później wyrównuje i nie chcę sprawdzać, szczerze powiedziawszy. W tym... O kurde. O, odczuwalny jest ten strzały. Powoli strzela jak... Pung, pung. Trafię? Jej! I gitara. Shit. No, przecież to już było na górze, nie wlazłem. Kurde! Dobra, goń mnie. No i gitara. Przecież... No, chodź tu. Aha! Oh fuck! Jeszcze. Sam się zaraz zabiję tym gównianym gównianą zabawą. Mam jedno życie. Aha! Masz, baw się z tym. Robota się sama robi, panie. Tak przy betoniarce, nie trzeba mieszać. Było blisko. Pieprzaj. Robi się żarcie, wiecie? Wink. Naokoło biegnie. O, rypan tu? Hehehe. No, co jest? No dobra, jak tak chciałeś, no to... Sam się wjebałeś, ziomeczku. O, to ty jesteś już martwy. Zaraz na kulkę się zdziwię. Czy gorzej w tym, że jak on stał w tym badziewiu, bo to jest akurat... jeziorko, które nas wszystkich może zatruć. Co za tym idzie śmierć przez niedożywienie. Tak więc jakby on tam padł i padło mi tam żarcie, musiałem w to wejść, żeby... Czy nie musiałbym, ale wolałbym w to wejść i zebrać to gówno. O, dawno tych nie widziałem. Joink. O, to się teraz porobiło. Super. Super. Jeszcze wchodzimy w taką miejscówkę. O, jeszcze on górą może atakować. Macie. No, wszystko do mnie strzela. Dobrze, dobrze, zabij go. Pięknie. Ty głupia pindo, chodź teraz. W plecy ją, w plecy ją, w plecy ją, dobrze. Dymaj ją tam, pięknie. Czyli to jest złe porównanie, ale... Haha, zgasiłem cię. Ui. Co jest? Aha, bo ona automatycznie strzela. Ja mogę sobie też zadać friendly fire, więc ta gra nie wybacza. Wręcz przeciwnie. Rucha nas jeszcze bardziej. Aha, headshot. Fuck off, fuck off. Woohoo. Jej. Shit. Aha, headshot, bitch. Czekaj, czemu to nie pluje? Przecież jest podpalone. Dobra, nieważne. Poink. Co teraz zauważyłem i tego nie wiedziałem w grze, że mogę gościowi heada wyłapać, nawet tego. O Boga! A, dlatego ona jest ten. Ma tak mało życia, ona może biegać i strzelać. Boink. Przestał się żarcie znowu. God damn it. Pół serduszka. Ohohoho. W ostatnim nagraniu, co nagrywałem to wszystko, podejście,
Zepsuła mi się gra całkowicie. Miałem zero serca. Nic, nie miałem serduszek, ani jednego serduszka. Nie mogłem ruszać moim namierzaniem, nic nie mogłem. Tych cieci warto jest rozwalać, bo oni jak kogoś trafią tym swoim nożykiem, to go wyciszają tak jakby. Nie może się ruszyć, nie może atakować. I... o właśnie, hehe, fuck. O, nowa strzałka. Boink. Goń mnie. Stało fetyk, heda. No ile? Rozumiem, że wy się rozkręcacie, ale bez przesady. Na dół. Kurde, ja przyszedłem na takim małym życiu wszystko? Gadając? Robiąc głupoty? Bawiąc się? Jest jeszcze jedna postać, bo ta gra posiada trzy postacie w sumie w sobie, którą prawdopodobnie nagram na następnym filmiku, jeżeli będzie mi się chciało. O. Mhm, walka z bossem. Dobra, pokaż na co cię stać. Mam tylko pół żyćka. Boink. Rzuca. On strzela. Ci strzelają. Spieprzajnie strzelaj. Masz jedno. Może go. No fuck! Jestem na piernięcie, nieważne czy mnie trafi. Zginął! Aha! Szczerze nie dawałem sobie zbyt dużej szansy, żeby to wygrać. Bo raz, że moje celowanie na tej konsoli i ogólnie na padzie jest teraz coraz gorsze, to. No nie oszukujmy się, ona nie jest zbytnio silną postacią jeszcze z tym. Szybkim strzałem to Matko Bosko. Okej. Byleby dotrwać do Peculiar Room. Joink. O, ten rzuca. No i co? Chodź tutaj. Przydał mi się następny dodatek do życia. A, fuck. Dobra, jestem, nie goń, chodź tu. No. Jest, pięknie. Raz, dwa. Jeszcze raz. Pięknie. Wykorzystaj swoje otoczenie, by zwyciężyć. Dęk. O, zdech. Teraz muszę poczekać, aż to się sfurczy, bo przecież ja przez to nie przejdę. Jeszcze tam kasa leży. Nie, że jestem jakiś pazerny, no ale... Grosz do grosza. Fuck. Okej. Bezpieczeństwo przede wszystkim. Teraz tam trafię kogoś na pobrzeg. A, on mnie goni. O, dostał. Na szczęście jest to jedna z tych gier, które dotykanie przeciwników nie rani nas, co jest dość dużym plusem. Aha. Tak, kuźwa, trafiłem go na pewno wszystkimi strzałami, którymi mogłem. Dobra, do góry. Fuck! Spieprzaj, dziadu! Zdychaj. Teraz muszę zrobić tak. Ej, ty! Ciulu, pano! Dobrze idziesz. Dobrze. Jeszcze krok. Bang. O kurde, przeżył. Czegoś nie spodziewałem. O nie, zginął. Joink? Bardziej joink. Kto tu jest? No, to jest zmrody. Dobra, straj tu. I okej. Okay. Ilu! No to były strzały ostrzegawcze, stary, żebyś mógł się poddać. No, mówiłem, że było warto. Mogę też czytać książki, ale to nie ma mi nic z tymi... Coś tam o orkach było. Dobra, walić to. To jest taka pierdółka, taka mniej więcej nic nieważne, znajdźki w tej grze. Nic mi to nie da, ani mnie to nie uszczęśliwi.
O, boss! Dobra, najwyżej tak zginę przecież, kurde. Boink. Najpierw zrobię to, wyłączę. Mogłem to zrobić na początku. On jest dość prosty, on dużo... Tylko jedną falę zapierniczoną wali. Boink. A ja zapomniałem... Nie. Tak, nie ulepszyłem tego chyba. Tak jest, ruchaj. Czekaj, nie, jak jestem na crossfire. We dwóch. We dwoje. We dwie osoby. Jeszcze bym go trafiał, byłoby zrąbiście. O, dostał. Jest! Aha, udało się. Szybkość strzałów. To mi się przyda. I zapomniałem, że nie muszę trzymać, naciskać cały czas strzału, tylko trzymać strzał i to samo samoistnie strzela. Boink. Teraz będzie Peculiar Room? To mi tak gówno dane, ale... Może będę miał szczęście. Jest Peculiar Room. Chociaż przynajmniej zostawię sobie runki, więc też będę miał plusik. Dobra. Co my dostaniemy tutaj teraz? Żarcie. Damage up. Za ile jestem sobie ten buffek? Pewnie, że biorę damage up, panie. I... dwa strzały. Pół życia. Chrzanić to? Kuleję, ale idę. Nie biegam. No dobra. To może być to. O, no pewnie. Jakbym go zaatakował, to na pewno bym zginął. Jak zabiję tego głównego ciecia, tego summonera, to... czy przyzywacza, to wszyscy giną. To jest plusik, minusik. No, że jak oni mnie trafią, to też zginę teraz. O, tu już ich trzech. Dobranoc. Dobra, do kampu. To the camp. The camp will... No, you died. Nie! Fuck, nacisnąłem, kurczę, ten. I teraz Warriora mi jeszcze wzięło. To jest trzecia postać, którą będę chciał pokazać na tym filmiku. To już nie ma sensu, żeby nie ugrał. I tak czasu zmarnowałem dość dużo. Wam. Back to the camp, encampment. Dobra, jestem w moim miasteczku. Tutaj widać mój aktualny buffek, który mam stały na sobie. Tutaj jest ekwipunek. Tak, wiem, spieprzaj. Który mogę sobie wykupić, ulepszyć, raczej wykupić. Muszę najpierw go zdobyć, ulepszy, mogę go ulepszyć i założyć. Tutaj jest osłabienie przeciwników, no i tu jest żarcie, które ulepsza mi moją postać na stałe. Ale to będzie na tyle na dzisiaj, nie będę was zanudzał więcej moim gadaniem. Mam nadzieję, że te filmiki będą się pojawiać częściej. Kurczę, cały czas mam nadzieję mi tu nie umiera w ogóle we mnie, ale dobra. To będzie na tyle, ja się z wami żegnam, do zobaczenia następnego materiału. Na razie, hej!